Niebezpieczne zabawy. Czasy samozwańców nazwane zostały przez historyków Dimitriadą. Było ich dwóch, ale my zajmiemy się tylko pierwszym, ponieważ drugi był oczywistym oszustem i żadna zagadka z nim się nie wiąże. Dzieje zaś pierwszego rozwijają się niby sensacyjny film, trzymający widza w napięciu do końca. Tylko że scenariusz tego filmu nie przynosi wyjaśnienia tajemnicy. Zagadka pozostaje nierozwikłana. Zamknięta hermetycznie przed wiekami prawda o Dymitrze, rzekomym synu cara Iwana Groźnego, i o tym, co się stało w Ugliczu nad Wołgą w dniu 15 maja 1591 roku. Jedna z największych tajemnic historii pozostanie prawdopodobnie na zawsze nieodgadniona, a jej główny bohater zachowa po wsze czasy oblicze Sfinksa. Kim był naprawdę? Czy carewiczem cudownie ocalonym przed dybiącym na jego życie Borysem Godunowym, czy też zbiegłym z monastyru mnichem Griszką Otrypiewem, który tylko podawał się za carewicza? Czy był ostatnim z dynastii Rurykowiczów, wywodzący się od świętego Włodzimierza i w przekonaniu ludu nieśmiertelnej, czy też oszustem, łotrem, szalbierzem, jak go przedstawiał Godunow? A przede wszystkim, czy sam wiedział, kim był? Wiele bowiem przemawia za tym, że on, domniemany Dymitr, uważał się za prawdziwego carewicza i że w tym przekonaniu dotrwał aż do swego tragicznego zgonu, już na carskim tronie. A w takim razie nie byłby ani wierutnym łotrem, ani oszustem nikczemnym. Więc kim? Kim jestem? Tymi słowami zaczynał swój list do papieża Klemensa VIII, zawiadamiając, że oddawcy pisma wyjaśnią jego świątobliwości tajemnicę. Nuncjusz papieski w Polsce Klaudiusz Angoni skłonny był wierzyć w jego autentyczność. Zwiodła go być może wybitna, błyskotliwa inteligencja, świadcząca o nieprzeciętnym wykształceniu tego 20-letniego młodzieńca, gdy na życzenie króla Zygmunta Wazy pojawił się w Krakowie. Nuncjusz w swoich listach do Stolicy Apostolskiej pisał o wąskich, długich, arystokratycznych dłoniach, które w przekonaniu monsignora świadczyć mogło o świetnym pochodzeniu zagadkowego osobnika. Nie tylko dłonie były takim świadectwem. Ci, co przed nim stawali, sprowadzani umyślnie, aby rozpoznać nim syna Iwana Groźnego lub zaprzeczyć niegodziwemu kłamstwu, ci, którzy pamiętali go i mieli teraz rozwiać wszelkie wątpliwości, zwracali uwagę na znaki szczególne. I on i carewicz mieli jedną rękę krótszą od drugiej. Lecz świadectwo takiego na przykład Piotrowskiego, który powiadał, że doskonale rozpoznaje carewicza, o tyle jest wątpliwe, że widział go ostatni raz w Moskwie, skąd carewicz Dymitr wraz z matką carową wdową Marią został usunięty do dalekiego Uglicza nad Wołgą wkrótce po śmierci ojca, cara Iwana Groźnego. Miał wtedy 2 lata. Czy można rozpoznać w 20-letnim mężczyźnie 2-letnie dziecko? Czy on jeden miał nierównej długości ręce? Jeszcze mniej przekonywająco wypadło stwierdzenie pewnego Inflantczyka, który miał usługiwać carewiczowi w Ugliczu. Ten, jak pisze Aleksander Hirschberg, początkowo wcale nie mógł sobie Dymitra przypomnieć i dopiero trzeba mu było pewne okoliczności podpowiadać, a także ludzi i zdarzenia, by Inflantczyk wreszcie się ocknął. Bohater Dymitriady miał 2 szpecące go brodawki, jedną wielką pod nosem, a drugą mniejszą koło prawego oka. One także miały pomagać w rozpoznawaniu w nim carewicza. Tylko że znowu inaczej musiały one wyglądać na twarzy dziecka, a inaczej u dorosłego mężczyzny. Tak więc znaki szczególne jako dowody tożsamości okazały się zawodne. Stwierdzenia zaś niezawodnych świadków niepewne. A to, co miało rozwiać wszystkie wątpliwości, okazywało się chwiejne i w dalszym ciągu nikt naprawdę nie wiedział, kim był w istocie rzeczy ten, kto się za carewicza Dymitra podawał. Znaczna część historyków utrzymuje, że nim nie był, lecz i oni nie zdołali odpowiedzieć stanowczo na pytanie, kto krył się za maską samozwańca. Oni właśnie, uczeni i badacze, są zgodni, że prawda o tym człowieku została z całym rozmysłem starannie zatarta. Ci, którzy ją znali, ukryli ją bardzo głęboko albo zginęli w czasie okrutnej rzezi, jaka rozpoczęła się po zabójstwie carewicza w Ugliczu. Albo skazani zostali na śmierć lub syberyjskie zesłanie przez komisję przybyłą z Moskwy, aby ustalić okoliczności popełnionej zbrodni. Nikt z tych, co zagłębiają się w labirynt Dymitriady, nie łudzi się odkryciem prawdy, lecz pasjonująca tajemnica niepokoi i trudno się oprzeć jej złowrogiemu urokowi.
Niemożliwość wykrycia tajemnicy, zamiast odstręczyć, wabi tylko ciekawość, dziś jak przed wiekami, i prób rozwiązania zagadki liczymy coraz więcej. Pisał u schyłku ubiegłego stulecia profesor Alexander Brückner. W ciągu kilkudziesięciu lat niewiele się pod tym względem zmieniło. W różnych językach wychodzą książki poświęcone zagadce samozwańca, ukazują się artykuły. Niedawno na łamach jednego z tygodników londyńskich ukazał się artykuł potomka Aleksandra Puszkina z nowym oświetleniem sprawy. Pisze on, że syn sławnego poety rosyjskiego Wasyla Żukowskiego, przyjaciela twórcy Eugeniusza Oniegina, w toku poszukiwań historycznych natknął się na dokumenty wyjątkowej wagi, potwierdzające w sposób jakoby niepodważalny autentyczność Dymitra, zwanego samozwańcem. Zdając sobie sprawę z ich wielkiego znaczenia, Żukowski przedstawił je carowi Aleksandrowi III. Ten starannie przejrzał papiery i oświadczył: już jest za późno, by zmieniać historię. Niech pan zniszczy te dokumenty. Nigdy się nie dowiemy, co zawierały. Decyzja cara zagrodziła drogę do poznania prawdy, ponieważ Żukowski, nader posłuszny monarsze, spalił dokumenty, a w ich popiele przepadła ostatnia już prawdopodobnie szansa ustalenia, kogo uśmiercono w Ugliczu. Autor wspomnianego artykułu, podobnie jak inny, urzeczony tajemnicą Dymitriady i podekscytowany wiadomością o spaleniu cennych dokumentów, zwrócił się do przyjaciół pracujących w archiwum watykańskim z pytaniem, czy tam, w tym nieprzebranym skarbcu historycznych źródeł, nie znajdzie się może potwierdzenie lub zaprzeczenie autentyczności Dymitra, którym przecież Stolica Apostolska bardzo się interesowała. Po upływie pewnego czasu odpowiedziano mu, że znaleziono potwierdzenie. Niestety nie wyjaśnia on bliżej, co za materiały miały takie świadectwa autentyczności wystawić samozwańcowi. Trzeba na tym ubolewać, ponieważ archiwa watykańskie kryć mogą niezmiernej wagi dokumenty historii Dymitra. Przypomnieć należy choćby rolę wybitnego dyplomaty papieskiego Antoniego Posewina, uwiecznionego na płótnie Jana Matejki Batory pod Pskowem. Posewino albo Posewin, jak go w Polsce nazwano, należał do najbardziej poinformowanych osobistości w sprawach związanych z polityką Moskwy. Pośredniczył za panowania Stefana Batorego między Polską a Rosją i doprowadził do zawarcia układu pokojowego w Jamie Zapolskim. On także był autorem listu pisanego dnia 10 lipca 1605 roku z Wenecji do Dymitra Samozwańca, w którym trzykrotnie poprawiał słowo ojciec na dziadek, wspominając Iwana Groźnego. Wynikałoby więc z tego, że Posewin, który znał oczywiście cara Iwana, uważał Dymitra za jego wnuka, a nie syna. Kto jednak byłby jego ojcem? Wprawdzie Helena, żona carewicza zabitego w szale gniewu przez ojca, była wtedy w ciąży, lecz skutkiem doznanego wstrząsu poroniła, o czym Posewin nie mógł nie wiedzieć. Przybył do Moskwy wkrótce po pogrzebie carewicza i zanim opisał szczegółowo jego śmierć, badał dokładnie wszystkie towarzyszące jej okoliczności. Posewin znać musiał jakąś tajemnicę samozwańca, której on sam nigdy nie wyjawił. XIX-wieczny historyk rosyjski Eugeniusz Nikołajewicz Szczepkin doszedł do wniosku, że Dymitr był dzieckiem z nieprawego związku zabitego syna Iwana Groźnego i w tym wypadku poprawki w liście Posewina byłyby zrozumiałe. Dlaczego jednak dowiadujemy się o tym bezpośrednio z pisma papieskiego dyplomaty? Wkracza się tu w taki labirynt pytań bez odpowiedzi, że trudno znaleźć drogę bez gruntownego zbadania niejednego z pewnością archiwum. I czy wtedy udałoby się natrafić na klucz do tajemnicy uglickiej? Kim był chłopiec zabity na pałacowym podwórcu? Nie był to pierwszy zamach na życie 9-letniego carewicza. Zdarzyło się już przedtem, że podano mu truciznę sporządzoną przez pewnego znachora. Na szczęście okazała się dość słaba i dziecko wyzdrowiało po paru dniach. Matka uznała to jednak za groźne ostrzeżenie. Wiedziała, że powtórny zamach może być skuteczniejszy i że jedynym ratunkiem jest ukrycie dziecka, na miejsce którego należało podstawić innego chłopca. Uczyniono to w drodze do Uglicza, a pomocny okazał się w tym chowający w sercu zażartą nienawiść do Borysa Bogdan Bielski, ongi w łaskach u cara, a później przez Borysa Godunowa wysłany, a raczej zesłany, do Niżnego Nowogrodu, gdzie był wojewodą. Taką wersję ocalenia carewicza przyjmują nawet bardzo sceptycznie usposobieni historycy. W Ugliczu oczywiście nikt nie wiedział, kto właściwie przybył, ponieważ żaden z jego mieszkańców nigdy Dymitra nie widział. W pałacu dni płynęły wolno i monotonnie, lecz niezbyt spokojnie. Młody Calewicz cierpiał bowiem na epilepsję, której ataki nawiedzały go zwykle w miesięcznych odstępach.
Po kilku dniach wracał do swoich zabaw, o których przebąkiwano, że bywały zaprawione niekiedy okrucieństwem. Miał jakoby pastwić się nad zwierzętami, co przypisywano fatalnemu ojcowskiemu dziedzictwu. Były wszakże także inne powody do niepokoju. Zanim Borys z Godunów wstąpił na tron carów, już faktycznie dzierżył ster władzy. Ongi potrafił wkraść się w łaski Iwana Groźnego, został nawet jego ulubieńcem, a po śmierci cara okazało się, że nikt nie był lepszy do kierowania sprawami państwa wobec zupełnej nieudolności upośledzonego na umyśle prawowitego następcy tronu, Fiodora I. Gdy zaś debilny władca pojął za żonę rodzoną siostrę Borysa Irinę, ten stał się członkiem rodziny panującej i marzyć mu się zaczął majestat imperatora, a zarazem zdawał sobie sprawę, jaką zapiekłą, nieprzejednaną nienawiść i pogardę żywiły do niego stare, sławne rody bojarskie, takie jak Romanowowie czy Szujscy. Powiązani od wieków z tronem, jedynie siebie widzieli prawowitymi następcami wygasającej dynastii. Kimże był przy nich jakiś Godunów, przybłęda, intruz, koniuch tatarski, który chociaż wielkie miał bogactwa, to przecież nie mógł się równać z nimi ani tradycją rodową, ani pochodzeniem. Wiedział o tym. Wiedział aż nadto dobrze, że z ich strony zagraża mu śmiertelne niebezpieczeństwo i że każda broń okaże się dobra do zgładzenia jego i jego rodziny, gdy przyjdzie na to odpowiedni moment. Bał się wielkich bojarów i małego mieszkańca Uglicza, że w decydującej chwili zagrodzi mu drogę na Kreml. Był on wprawdzie synem siódmej żony Iwana Groźnego, Marii Nagai, a więc według litery prawa nie mógł pretendować do tronu, jako że małżeństwo było nieważne. Kościół bowiem zezwalał tylko na 3 rozwody, a dzieci zrodzonych z późniejszych małżeństw nie uznawano za prawowite potomstwo. Co się jednak stanie, jeżeli car Fiodor umrze bezpotomnie, jeżeli na nim wygaśnie dynastia Rurykowiczów? Któż wtedy będzie mógł przeszkodzić Dymitrowi w zawładnięciu tronem? Cóż będzie mogło stanąć na przeszkodzie jego wkroczeniu w mury kremlowskie, jeżeli wybór będzie tylko między nim, bądź co bądź potomkiem Rurykowiczów, a przybłędą Godunowem? Wyboru nie będzie. Dymir zostanie carem. Gdyby za śmierć Fiodora nastąpiło w okresie małoletności Dymitra, kto wie, czy wielcy bojarze nie utworzą rady regencyjnej, a wtedy dla jednego człowieka zabraknie w niej miejsca, dla Borysa Godunowa, który w najlepszym wypadku wraz z rodziną zgnie w lochu więziennym, wówczas lepszym rozwiązaniem byłaby oczywiście śmierć. Oto dlaczego potężny jeszcze Borys Godunow bał się małego Dymitra. Dlaczego dokładnie chciał wiedzieć, co się dzieje w Pałacu Uglickim i dlaczego otoczył chłopca zaufanymi ludźmi. Był wśród nich Michał Bityagowski, niby administrator i jego syn, obaj szczególnie znienawidzeni przez carową wdowę. Była Wasylisa Wołochowa, wdowa wraz z synem Osipem oraz ich krewny Nikita Kaczałów. Zapamiętajmy go sobie. Była wreszcie niejaka Tuczkowa, która później twierdzić będzie, że Dymitr skonał na jej rękach i która, jak mówiono, została przez Borysa sowicie wynagrodzona. Pojawienie się wszystkich tych osób w Ugliczu musiało być dla matki Dymitra wymownym ostrzeżeniem, a każdy dzień wypełniało dręczącym niepokojem. Niebawem nadeszła katastrofa. Nikt dziś nie wie, jaki był jej faktyczny przebieg. Czy Dymitr w czasie zabawy na pałacowym podwórcu skutkiem fatalnego zbiegu okoliczności sam poderżnął sobie gardło, padając na nóż w ataku epileptycznym, czy też uczynił to ktoś niby uczestnik zabawy, a naprawdę skrytobójca? Czy może ataku wcale nie było, a jedynie zimne wyrachowanie, morderstwo, którego sprawcą był jakoby ów Nikita Kaczałów, co tak nagle zniknął, że więcej go nie widziano? Nikt tego nigdy nie wyjaśni, a jedyny dokument mówiący o zbrodni, oficjalny protokół Komisji Wasyla Szujskiego, nie jest przecież w pełni godny zaufania. Zanim rzeczona komisja przybyła do Uglicza, a stało się to zaledwie w kilka dni po morderstwie, miasto stało się widownią straszliwej masakry. Na wieść o popełnionej zbrodni uderzyły wszystkie dzwony na trwogę. Ludzie wylegli z domów i rozpoczęła się krwawa, nieubłagalna rzeź. Oszalał z wściekłości, ogarnięty rządzą zemsty tłum, rozdawał ciosy na oślep. Ginęli winni i niewinni. Bityagowskiego rozerwano na strzępy. Zginął jego syn, zabici zostali inni zaufani Godunowa. Niestety ginęli ci, którzy mogli złożyć w przyszłości ważne zeznania. Istnieje wersja, że w paroksyzmie tego zbiorowego szaleństwa zmasakrowano także ciało Dymitra i że komisja Szujskiego nie mogła ustalić tożsamości zabitego. Jeżeli istotnie ciało zamordowanego zostało zmasakrowane, to czy stało się to przypadkiem, czy też dlatego, aby z całym rozmysłem uniemożliwić rozpoznanie? Członkowie komisji mogli przecież znać carewicza,
a wtedy mogłoby się okazać, że zamordowany został zupełnie kto inny. Pogrzeb odbył się szybko i bez większego rozgłosu. Zwłoki czekały w cerkwi, a przy trumnie stała dzień i noc warta. Nie wiadomo, czy dla honoru, czy dla bezpieczeństwa, czy celem uniemożliwienia oględzin, które mogły dać nieoczekiwane i niepożądane wyniki. Podejrzaną metodę działania obrała też sobie komisja. Usiłowała nie tyle wyjaśnić przyczyny i okoliczności śmierci carewicza, ile próbowała ustalić symptomy choroby i na tym ogniskowała przede wszystkim swoją uwagę. Drugim przedmiotem zainteresowania była owa rzeź, która skazała na milczenie wielu świadków. Komisja nie przesłuchała matki Dymitra, chociaż ona właśnie miała najwięcej do powiedzenia na temat jego choroby. Zrezygnowała z zeznań ostatnich towarzyszy fatalnej zabawy carewicza. Poprzestała tylko na jednym i mogło się wydawać, że raczej unika zbyt skrupulatnego zbierania materiałów dowodowych. Protokół komisji, jak twierdzi profesor Aleksander Brückner, dochował się do naszych czasów z niewielkimi tylko uszkodzeniami. Nikogo nie oskarża. Wszystko stało się na skutek tragicznego zrządzenia losu. Winy ludzkiej nie było żadnej. Chłopcy bawili się tak zwanymi swajkami. Swajkę, czyli ostre narzędzie, nożek albo szydło, należało wbić w dołek lub wrzucić do pierścienia. W trakcie tej zabawy carewicz dostał ataku konwulsji, upadł i dłuższy czas starzał się po ziemi, a wtedy wbił sobie swajkę w gardło. Inne zeznania przedstawiały szczegóły nieco inaczej, lecz wszyscy się zgadzali z twierdzeniem, że zmarły sam sobie zadał śmierć. Winnego więc nie znaleziono. A o to przecież komisji chodziło. Nikt nie potrafił wyjaśnić, kto zezwolił chłopcu na tak niebezpieczną dla niego zabawę. Kto wręczył mu ostre narzędzie, mimo że bardzo niedawno, bo zaledwie parę dni temu, doznał epileptycznego ataku. Można oczywiście wszystko tłumaczyć niedopatrzeniem starszych. Lecz trudno nie podejrzewać nikogo o świadome, rozmyślne działanie. A na podwórcu w momencie nieszczęścia tak się jakoś złożyło była i Wołochowa, i Nikita Kaczałów, który potem szybko zniknął. Komisja zakończyła pracę. Śmierć carewicza została stwierdzona. Wszyscy krewni jego matki zostali skazani na syłkę i skierowani do odległych miejsc, a ona sama jako mniszka Marfa osadzona w jednym z monastyrów. Taki był prolog Dymitrady. Wkrótce miały przyjść wydarzenia, które głośnym echem rozeszły się w Popolsce, wstrząsnęły tronem moskiewskiego państwa, dotarły do papieskiego Rzymu i ożywiły europejską dyplomację. A tymczasem w domu szlachcica Bogdana Otrepiewa w ostatnim dziesiątku lat XVI wieku wychowywał się chłopiec uchodzący za jego syna. Wyróżniał się bystrością umysłu, wrodzoną inteligencją i dużymi zdolnościami. Był w wieku Dymitra. Gdy Bogdan Otrepiew zginął w jakiejś bójce na ulicach Moskwy, przygarnęli go Romanowowie, a później książęta czerkascy, śmiertelni wrogowie Godunowa. W jakiś czas po wydarzeniach uglickich ktoś doniósł Godunowi o istnieniu rzekomego syna Otrepiewa, a rzecz o tyle była podejrzana, że nigdy nie słyszano o narodzinach u niego męskiego potomka. Informacja została przyjęta z niezwykłym zainteresowaniem, co mogło wywołać zdumienie. Wyszedł nakaz aresztowania chłopca. Ktoś go jednakże ostrzegł, ponieważ w samą porę schronił się w czudowskim monastyrze, gdzie przywdział habit mnisi, został braciszkiem nowicjuszem imieniem Griszka. Zdawało się, że za murami monastyru będzie bezpieczny. Nie miał jednak zaznać spokoju. Zmuszony do nieustannej ucieczki zmieniał monastyry, przenosił się z miejsca na miejsce, zacierał po sobie ślady. Uparcie gonił go rozkaz uwięzienia. Można by tu zapytać, jakiego przewinienia dopuścił się ten młodzieniec, że Godunow za wszelką cenę chciał go dostać w swoje ręce. Było to już po śmierci Fiodora I, ostatniego Rurykowicza. Nie zostawił syna, spadkobiercy, dziedzica tronu. Spełniły się plany Borysa Godunowa. Sobór ziemski wybrał go jednomyślnie carem. I ten to potężny władca wielkiego państwa szukał gorączkowo i chciał aresztować, ba, uwięzić nawet młodziutkiego braciszka, którym nie można było zarzucić prowadzenia jakiejkolwiek działalności politycznej, nic, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu państwa. Czyżby coś podejrzewał? Gdzieś na zachodnich rubieżach jego monarchii, na Siewierszczyźnie, tam, gdzie niespokojny, burzliwy, buntowniczy żywioł, skory był zawsze do awanturniczych wypraw zbrojnych, krążyć poczęła wieść dziwna, niby jakaś legenda, niby klechta, niby baśń fantastyczna, że Dymitr nie zginął w Ugliczu. Uparta i natarczywa płynęła coraz szerszym korytem, niby rzeka wezbrana powodzią. Przeniknęła mury kremlowskie i dotarła do samego cara Borysa. Wielce go zaniepokoiła.
Któż więc zginął w Ugliczu? Teraz już sam car nie był tego pewien. Niejednokrotnie wzywał do siebie Szujskiego i kazał mu składać drobiazgowe sprawozdanie z działania komisji, a także o tym, co widział w Ugliczu i co słyszał od miejscowych. Nie dowierzał temu przebiegłemu, chytremu bojarowi. Szukał kategorycznego i przekonywającego zaprzeczenia lub w najgorszym razie potwierdzenia dręczącego upartych podejrzeń. Armia szpiegów i donosicieli znosiła mu wieści o rzekomym spisku przygotowywanym na jego życie. Wielu dostawało za to niemałą nagrodę. Była to jednak walka z cieniem. Zmartwychwstałego Dymitra nikt nie widział. Kiedyś sprowadził z klasztoru jego matkę na rozmowę ściśle poufną, która odbyła się w sypialni cara przy udziale tylko jego małżonki. Na zadane Marfie pytanie, czy syn jej żyje, odpowiedziała – nie wiem. Po chwili zaś, widocznie przerażona, że nie wyjdzie cało z tej komnaty, tym bardziej, że carowa zamierzała się na nią ciężkim lichtarzem, dodała – syn mój żyje jeszcze. Ludzie, którzy od dawna poumierali, uprowadzili go potajemnie z Uglicza, a stało się to zupełnie bez mojej wiedzy. Historycy przytaczają tę rozmowę, chociaż teksty różnią się od siebie, lecz sens zasadniczy pozostaje niezmieniony. Nie podają, skąd czerpali swoje wiadomości, a przecież prócz wymienionych trojga osób nie było w komnacie nikogo i nikt nie zapisywał odpowiedzi mniszki Marfy. Później zresztą ona sama dwukrotnie, w całkowicie różnych co prawda sytuacjach, składała sprzeczne ze sobą oświadczenia. Cokolwiek jednak powiedziała mniszka Marfa w sypialni carskiej, Borys zrozumiał, że krążąca po kraju wieść o uratowaniu się Dymitra nie pozwoli się zdławić i stawia go w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa. Lud moskiewskiego państwa nigdy nie pogodził się z myślą o wygaśnięciu panującej dynastii. Nie mieściło się w głowach, by coś podobnego mogło kiedykolwiek nastąpić. Uważano zawsze równoapostolski ród Rurykowiczów za wieczny, nieśmiertelny, niezastąpiony i nie mogło być inaczej. Jeżeli więc ostatni potomek tego rogu zginął, trzeba go było wskrzesić i został wskrzeszony. Czas był potem doskonały. W kraju rosło coraz większe niezadowolenie, pogłębione jeszcze carskim zarządzeniem przekuwającym chłopów do pańskiej ziemi. Uciekinierzy z majątków tworzyli groźne watachy, przystawali do kozaków, szerzyła się zastraszająca grabież, coraz zuchwalsze rozboje zbierały ponure żniwo. Do tego zaś przyłączył się nieurodzaj, jakiego od dawna już nie pamiętano. Nieoczekiwanie w połowie sierpnia 1601 roku mróz ścisnął ziemię. Zniszczone zbiory zapowiadały klęskę. Nadszedł głód, a był tak dotkliwy, że doprowadzał do obłędu. Bezprzytomna rozpacz wiodła do zbrodni najcięższych. Zdarzały się wypadki ludożerstwa. Trupy ludzkie i zwierzęce leżały na drogach. Legło podobno 500 000 ludzi. Za nieszczęście lud winił cara, który zbezcześcił tron Rurykowiczu. Najrozmaitsze pogłoski i najniedorzeczniejsze plotki o niezwykłych, nadprzyrodzonych wydarzeniach łatwy znajdowały posłuch. Niosła się przez kraj wieść o karze boskiej za wydarcie tronu prawemu dziedzicowi. Nieuchwytny, lecz przez to z każdym dniem groźniejszy Dymitr, jak widmo krążył po wsiach i miastach, zaglądał w okna carskiej siedziby. Borys Godunow miał do wyboru – albo go unicestwić, albo wykazać oszustwo i zdemaskować samozwańca. Tak czy owak trzeba go było wpierw uchwycić, a co najmniej wskazać konkretnego człowieka. Takiego nie było. Lecz pewnego dnia nadeszła wieść, że na dworze księcia Adama Wiśniewieckiego w Brachiniu nad Dnieprem, na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, pojawił się nieznany nikomu zagadkowy 20-letni młodzieniec, który oświadczył, że jest synem cara Iwana IV Groźnego i ostatnim potomkiem rodu Rurykowiczów. Rozpoczynał się polski rozdział Dymitriady. Zdaniem części historyków rozpoczął się on wcześniej, o całe 3 lata, a mianowicie wtedy, gdy do Moskwy przybyło z Polski niezwykle liczne, bo przeszło 1000 osób liczące poselstwo, z wielkim kanclerzem litewskim Lwem Sapiehą na czele. Przybyło z propozycją zawarcia paktu wieczystej przyjaźni. Zakres proponowanego układu był bardzo szeroki. Przewidywał wspólnotę przyjaciół, wspólnotę wrogów, wspólność wojen i zdobyczy, mennicy i floty, wolność osiedlania się i sprawowania urzędów w obu państwach, a wreszcie wspólność monarchy po najdłuższym życiu jednego z panujących. Była to więc propozycja zawarcia z Moskwą bardzo ścisłej unii personalnej. Nic jednakże z tego nie wyszło i skończyło się na zawarciu 20-letniego układu, który dziś nazwalibyśmy Paktem o Nieagresji. W składzie tego poselstwa miał być podobno ktoś, kto następnie nie wrócił do Polski, a został celem lepszego poznania kraju i ludzi.
Został w carstwie, pisze Paweł Jasienica, z czasem pojawił się na Ukrainie, najpierw w ławrze peczerskiej, potem na dworze Konstantyna Ostrogskiego. Stary wojewoda z ogromną brodą biblijnego patriarchy nic nie pamiętał i o schyłku życia zaprzeczał goszczeniu siebie tajemniczego przybysza. Potwierdzał to jednak syn jego, książę Janusz, wojewoda wołyński, kasztelan krakowski. Gdyby tego nawet nie uczynił, nie miałoby to większego znaczenia, ponieważ zachowało się inne świadectwo, ciekawe i osobliwe, a stwierdzające niedwuznacznie pobyt u księcia Konstantyna Ostrogskiego, domniemanego carewicza. Profesor Wacław Sobieski twierdzi, że w bibliotece Zagórskiego Monastyru znajduje się egzemplarz księgi świętego Bazylego Wielkiego, drukowany w Ostrogu w 1594 roku, który na odwrotnej stronie karty tytułowej nosi następujący napis w języku rosyjskim. Roku od stworzenia świata 7110, to jest 1602, 14 sierpnia tę księgę podarował nam Grzegorzowi Carewiczowi Moskiewskiemu i bratu Warłamowi i Misajłowi książę Konstanty Konstantynowicz Ostrogski, nazwany na chrzcie Wasylem, wojewoda kijowski. Słowa Carewiczowi Moskiewskiemu dopisano później, co oczywiście nie zmieniło faktu, że Griszka Otrepiew przebywał u książąt ostrogskich. Drogę Griszki Weldimitra na dwór Okskrowskich próbuje ustalić historyk angielski Philip Barbour w wydanej niedawno książce. Pisze on, że mnich Grzegorz, zwany Griszką Szczudowskiego Monastyru, pozwalał rozprzestrzeniać się pogłoski, jakoby pewnego dnia miał zostać carem. Pogłoska ta, powtórzona przez patriarchę Moskwy Jowa carowi Borysowi, spowodowała rozkaz wywiezienia tego niespełna rozumu mnicha do daleko na północy położonego monastyru Białozerskiego. Ktoś, a lud twierdził, że diabeł ostrzegł Griszkę, który zdołał zbiec, zanim straż przybyła po niego. Po niejakim czasie powrócił jednak do Moskwy, a tam spotkał mnicha Warłama Wackiego, któremu oświadczył, że w celach czysto religijnych wybiera się do Kijowa, do Ławry Peczerskiej, a stamtąd być może do Jerozolimy. Warłam chciał mu towarzyszyć i namówił na odbycie pielgrzymki jeszcze trzeciego mnicha, Friara Misaiła, i wszyscy razem udali się do Polski. Tam zatrzymali się na dworze księcia Konstantego Ostrogskiego. Stąd zapis w księdze świętego Bazylego. Wiadomości o pojawieniu się w Polsce rzekomego carewicza przywiózł do Moskwy ambasador cesarza Rudolfa II, Heinrich von Logau. A więc nareszcie Godunów miał konkretnego człowieka podającego się za carewicza. Lecz stwierdził jednocześnie, że jego rozkaz wywiezienia Griszki Otrepiewa na daleką północ nie został wykonany, co należało uznać za niepokojący sygnał poważnej niesubordynacji. Ten, któremu ten rozkaz wydał, ciężko za to odpokutował. Od tego momentu Godunow będzie pilnie śledził szlak wybrany przez Griszkę, a za pośrednictwem swych posłów domagać się będzie z całą stanowczością wydania mu trzech mnichów. Zanim jednak w tej sprawie nawiąże się korespondencja Borysa z polskimi magnatami udzielającymi gościny i poparcia rzekomemu Dmitrowi, on sam opuści dwór Ostrogskich i uda się przez dobra Gabriela Hojskiego, zażartego Arianina, do Brachina nad Dnieprem, gdzie znajdowała się wspaniała rezydencja księcia Adama Wiśniewieckiego. Trudno dziś dokładnie wyjaśnić, w którym momencie pojawił się w Kijowie, a następnie wśród kozaków na Zaporożu, gdzie mienił się już carewiczem. Habit rzucił gdzieś po drodze, bo już w Brachiniu nie słychać o mnichu. Jeżeli kłamał z całą świadomością, to kto wie, czy mu ten pomysł podawania się za następcę tronu i rozpoczęcie wielkiej samozwańczej awantury nie zaświtał właśnie pośród zaporowskich mołojców. A oni z kolei uznali go za swego przyszłego cara, wyrazem czego były ich delegacje przybywające na dwór Wiśniewieckiego z deklaracjami wierności i oddania sprawie samozwańca. Przyjeżdżali do Brachinia nie tylko kozacy. Niebawem świetna rezydencja księcia Adama miała tworzyć swe podwoje przed znakomitymi gośćmi moskiewskimi, potomkami rodów bojarskich, opozycjonistami pragnącymi złożyć stron Borysa Godunowa. Przybywali także mnisi, którzy krążąc po monastyrach łatwo mogli przynosić różne wiadomości i uprawiać agitację. Nic więc dziwnego, że pierwszy polski protektor Dmitra, książę Adam Wiśniowiecki, mógł w pewnej chwili zawahać się, kogo naprawdę ma pod swoim dachem. Gdy pewnego dnia ów tajemniczy młodzieniec, tak znakomicie ujeżdżający wierzchowce, wyjawił księciu, kim jest, może i uwierzył mu Wiśniowiecki, znany zresztą z trzech rzeczy: pijaństwa, zamiłowania do koni i niewielkiego rozumu.
W każdym razie zachował się tak, jakby mu wierzył. Otoczył go należytym carewiczowi splendorem, oddał honory i postanowił zawieźć na dwór Jerzego Mniszcha, z którym łączyło go dalekie powinowactwo. Jego stryjeczny brat Konstanty bowiem był ożeniony z córką Mniszcha. Lecz wcale nie więzy rodzinne kazały Wiśniewieckiemu wtajemniczyć wojewodę sandomierskiego w to, co się stało w Brachiniu. Nikt może tak jak oni dwaj nie był zainteresowany w sprawie Dimitra. Żaden zapewne z senatorów Rzeczpospolitej tyle sobie nie obiecywał po osadzeniu samozwańca na moskiewskim tronie. Olbrzymie dobra Wiśniowieckich na wschodnich rubieżach państwa kończyły się na granicy biegnącej gdzieś między Czarnichowem a Putywlem, nigdy wszakże ściśle niewytyczonej. Wynikały stąd częste zbrojne zatargi. Na linii najdalej na wschód wysuniętej leżały dwa zameczki – Przyłuki i Śniatyń, dwie najbardziej zagrożone placówki o wielkim jednak znaczeniu, ponieważ bez nich wszystkie naddnieprzańskie ziemie Wiśniowieckich stawały się własnością nader iluzoryczną. Do tych właśnie dwóch zameczków fortec rościł sobie pretensje Borys Godunow, dowodząc, że zawsze należały do państwa moskiewskiego, a Wiśniowieccy prawem kaduka je sobie przywłaszczyli. W nowej sytuacji książę Adam mógł osobą rzekomego Dimitra szachować Godunowa i wymusić na nim ostateczne uznanie granic jego włości. Mniszcha zaś wabiły inne perspektywy. Pamiętamy go z Knyszyna, kiedy to po śmierci ostatniego Jagiellona nader gorliwie zajął się jego skarbem. Niewiele mu to jednak pomogło, ponieważ nadal znajdował się w ciężkich finansowych tarapatach, zadłużony po uszy. Niezwykle wystawny tryb życia, którym chciał dorównać innym senatorom i magnatom, pożerał krocie. Pan wojewoda sandomierski stał w istocie rzeczy na krawędzi bankructwa. Dymitr otwierał przed nim olśniewającą perspektywę kariery i bogactwa, o jakim nawet nie marzył. Profesor Aleksander Hirschberg, autor znakomitej książki biograficznej o Dymitrze, napisał, że Mniszech od dawna i lepiej od innych wiedział, co myśleć o rzekomym carewiczu. Mimo to, zważywszy swą sytuację, postanowił zaryzykować, oddając do jego dyspozycji wszystko, co posiadał. Dymitr zaś, grając już w pełni rolę przyszłego władcy, hojnie szafował obietnicami, niczego nie odmawiając swoim licznym stronnikom. Wszystko wydawało się łatwe i niemalże w zasięgu ręki. Tylko jedną rzecz należało zdobyć – tron carów. Skoro na nim zasiądzie, przyrzekał ofiarować Mniszchowi 1 000 000 złotych polskich, godził się pojąć za żonę jego córkę Marynę, a więc uczynić ją carową. Mniszchówna carową. Cóż za niesłychany splendor dla rodu. A Dymitr prócz tego obiecywał dać jej w podarunku Nowogród i Psków na wyłączne władanie. Teś zaś oprócz tego miliona miał otrzymać Siewierz i Smoleńsk, który miał się podzielić z królem Zygmuntem III Wazą, jako że jemu te same ziemie obiecał. Dymitr w swojej beztroskiej hojności nie ominął i króla, a wszystko za cenę wprowadzenia go na tron i ozdobienia głowy czapką monomacha, insygnium carskiej władzy. Więc królowi, prócz wspomnianych ziem, pomoc w wojnie ze Szwecją, papieżowi Klemensowi VIII, połączenie z kościołem rzymskokatolickim, odejście jego przyszłych poddanych od schizmy. Sam niby na potwierdzenie szczerości swoich zapewnień przyjął wiarę rzymskokatolicką. Uczynił zaś tak w przekonaniu, że Rzym papieski swoim autorytetem i pomocą przyczyni się do wprowadzenia go na tron. Obiecywał też budowę kościołów w swoim przyszłym państwie i sprowadzenie do Moskwy jezuitów. Ceremonia zmiany wyznania przez Dimitra odbyła się w najgłębszej tajemnicy w obecności nuncjusza Rangoniego. Jezuita Gaspar Sawicki, który słyszał, że Dymitr podaje się za carskiego syna, przed rozpoczęciem spowiedzi uprzedził go, iż pomoc Boga udzielana jest tylko tym, którzy są absolutnie szczerzy i niczego nie ukrywają. Dymitr zawahał się przez chwilę, lecz ostatecznie przystąpił do spowiedzi. Gdy został carem, żadnej ze złożonych obietnic nie dotrzymał. Mógł wprawdzie nie zdążyć. Panowanie jego trwało niecały rok. Zdążył tylko poślubić Marynę Mniszchówną, w której był podobno zakochany. Chociaż panna, jak pisze profesor Aleksander Hirschberg, wcale nie była piękna i może tylko jej oczy wielkie, wyraziste mogły zauroczyć młodzieńca. Czy wiedziała, kim był? Ojciec, który w pełni zaangażował się w jego sprawę, kazał jej zapewne uwierzyć w carewicza, a ona oślepiona blaskiem tego, co w przyszłości miał czekać, uwierzyła. Może jej zresztą zaimponował gładką mową, bystrością umysłu. Widziała, jak łatwo jednał sobie przyjaciół i stronników. Na polowaniach zadziwiał wszystkich niespospolitą zręcznością i odwagą. Gdy wrócił z Krakowa, gdzie król jegomość chciał go widzieć i zatrzymał się u Mniszchów na dłużej, zastęp jego zwolenników rósł coraz widoczniej.
Złożono, nawiasem mówiąc, osobników bardzo różnego autoramentu, którzy za nim się opowiadali, wietrząc w tym nie byle jakie korzyści. Nie znaczyło to, że uwierzyli w jego autentyczność. Poczynając od dostojników państwa i kościoła, kończąc na przeciętnym szlachcicu, wielu było wątpiących o prawdziwości carewicza. Najostrzej wypowiadał się sędziwy, a cieszący się nieprzerwanie dużym autorytetem Jan Zamoyski, kanclerz i hetman Wielki Koronny, który nazwał to wręcz komedią i wyśmiał tę całą maskaradę. Wątpił Lew Sapieha, kanclerz Wielki Litewski, zamieszany do pewnego stopnia w sprawę samozwańca. Wątpili hetmani Stanisław Żółkiewski, Jan Karol Chodkiewicz. Wątpili biskupi, a wśród nich nawet taki szermierz kontrreformacji jak Benedykt Wojna, który mógł sprzyjać Dymitrowi w nadziei, że rozszerzy wpływy kościoła rzymskiego na państwo moskiewskie. Biskup warmiński Piotr Telicki pisał wręcz do Lwa Sapiehy, że powątpiewa, czy ów kniazik jest tym, za którego się podaje. Gdy król Zygmunt III zwrócił się listownie do senatorów z pytaniem, czy uważaliby za rzecz słuszną poparcie zbrojne Dymitra w jego wyprawie wojennej na Moskwę, większość odpowiedziała negatywnie. Sam król miał się później przyznać, że samozwańca uważał za szalbierza. Warto tylko przypomnieć, jak charakterystycznie zmieniały się nastroje zależnie od tego, w jakiej sytuacji znajdował się samozwaniec. Gdy był jeszcze w Polsce i przygotowywał się do wyprawy po tron, gdy zabiegał o poparcie i pomoc, zwano go nie bez ironii Dymitraszką, gospodarczykiem lub zwyczajnie otrepiewem. Kiedy zaś znalazł się w Moskwie i zasiadł na tronie kremlowskim, określenia te znikły, a zamiast nich pojawiły się całkiem inne. Carewicz Dimitr, wielki kniaź moskiewski, gospodar wielki, a wreszcie car wszech Rosji. Chociaż polski protokół dyplomatyczny nie przyznawał mu tytułu cara, za co Dymitr był na króla Zygmunta Wazę niemało rozżalony. Borys Godunow także żywił poważne wątpliwości, tylko że on powątpiewał o autentyczności Gryśki Otrepiewa, aczkolwiek w listach i przez posłów zapewniał, że Dymitr nie jest nikim innym, jak tylko owym właśnie Gryśką, niespełna rozumu, a poza tym oszustem, ugarzem, łotrem i awanturnikiem. Ale i on nie był tego wcale pewny. W liście do króla napisał wielce znaczące zdanie, że gdyby nawet ów mnich oszust okazał się istotnie Dymitrem, to i tak nie miałby żadnych praw do tronu jako syn z siódmego, a więc z mocy prawa nieważnego małżeństwa. Nie tylko ten jeden list był wyrazem nurtujących go wątpliwości. Jego poseł do króla polskiego, posnik Ogarew, w swych oficjalnych przemówieniach utrzymywał, że Dymitr jest oszustem, że to nie żaden carewicz, tylko mnich Gryśka Otrepiew. Lecz na poufnej konferencji w ścisłym gronie kilku senatorów już przy tym się nie upierał. Nazywał go tylko odszczepieńcem, arianinem i nie wiadomo dlaczego synem szewca, podczas gdy domniemany ojciec Gryśki, Bogdan Otrepiew, był setnikiem strzelców carskich. Dymitr wiedział, że był utożsamiany z Gryśką. Uznał więc, że najlepszym zaprzeczeniem będą nie słowa, lecz prawdziwy Gryśka z krwi i kości, którego obok siebie pokaże. Trzeba go tylko znaleźć. I Dymitr go znalazł. Nie wiadomo ani jak, ani gdzie, a przede wszystkim nie wiadomo, czy rzeczywiście Gryśkę. Dość na tym, że podczas wyprawy na Moskwę rzekomy Gryśka pojawił się u boku Dymitra w półtywlu. Fakt ten znajduje potwierdzenie w relacjach kilku osób znajdujących się w otoczeniu samozwańca. Czy więc było dwóch mnichów imieniem Gryśka, z których jeden grał rolę carewicza? Jest rzeczą wielce prawdopodobną, że Dymitr postarał się o jakiegoś fikcyjnego Gryśkę, jako że byłoby wręcz śmieszne, żeby o taki drobiazg miał się zawalić jego plan. Istnieje wersja, że obwoził ze sobą jakiegoś mnicha, który po upadku Dymitra przyznał się do fałszu. Po pewnym czasie Dymitr wysłał onego Gryśkę do klasztoru, każąc go tym sposobem jakoby za pijaństwo. Jeżeli Gryśka pokazywany przez Dymitra był przez niego wymyślony, a on sam także nie był tym, za kogo się podawał, to dziwić może, iż tak łatwo szło mu granie roli carskiego syna, że jego obyczaje ani w Polsce, ani później w Moskwie nie przypominały przywar, jakie miały cechować Gryśkę, mnicha zbiegłego z monastyru, łotra, opoja i złodzieja. Lecz z drugiej strony rzecz biorąc, jeżeli mały carewicz istotnie cierpiał na epilepsję, to czyżby się z niej wyleczył, skoro żadne źródło nie wspomina o niej u samozwańca? Cytowany już historyk angielski Philip Barbour odpowiada na to, że carewicz prawie na pewno był epileptykiem. Lecz chłopcy w miarę rozwoju często wyrastają z tej choroby. Jej pozostałością zaś bywa skłonność do zachwiania równowagi, gwałtowność, łatwe popadanie w stany dużego rozdrażnienia,
A wszystko to pasuje do samozwańca. Wyleczeni epileptycy nie pamiętają także wydarzeń zaszłych w okresie dzieciństwa. I ta cecha także występowała u samozwańca, który mawiał rzekomo, iż przeszłość pamięta jak sen. Może więc istotnie Carewicz został wyratowany. Może Bogdan Bielski zamienił go z innym chłopcem w drodze z Moskwy do Uglicza, a może jeden z Nagojów, krewny carowej wdowy, oddał go do Bogdana Otrypiewa z poleceniem, by go chował jak syna. Może prześladowani przez Borysa Godunowa bojarze wiedzieli o jego istnieniu i w pewnym momencie postanowili oddać go do czudowskiego monastyru na naukę. Może pod ich okiem nabierał wykształcenia i obycia, a w pewnym momencie pod wpływem jakichś okoliczności zewnętrznych zdecydował się przekroczyć granicę Rzeczpospolitej. Wszystko to niejasne i osnute wątpliwościami. Jedno tylko żadnej nie ulega wątpliwości. Borys Godunow chciał za wszelką cenę Dymitra prawdziwego czy fałszywego zgładzić. Nie tylko domagał się jego wydania. Gdy to bowiem nie odniosło skutku, nasyłał na niego zamachowców, tylko że próby zamordowania Dymitra nie udawały się. Ostatecznie zginął nie prawdziwy czy fałszywy Dymitr, lecz Borys Godunow. Zginął w okolicznościach nasuwających podejrzenie samobójstwa. Dymitr zaś wkroczył triumfalnie do Moskwy i został ukoronowany na cara. Zanim to się stało, Wasyl Szujski, który niedawno jeszcze stwierdzał ostentacyjnie śmierć prawdziwego carewicza w Ugliczu, oświadczył publicznie na Placu Czerwonym w Moskwie, że Dymitr jest carewiczem. Tak myślał też lud, który jego wkroczenie do stolicy powitał entuzjastycznie. Szedł do niej przez bitwy i oblężenia prowadzone ze zmiennym szczęściem, lecz ostatecznie ukoronowane zwycięstwem. W poważnym stopniu przyczyniła się do tego polska jazda, towarzysząca mu do końca, mimo wahających się losów samozwańca, a złożona z ochotników, którzy chcieli za Dymitra głowy nadstawiać. Regularne wojsko walczące po jego stronie oznaczałoby wojnę z Moskwą, na co król nie miał zgody Sejmu. Dymitr został więc carem, ale panował niecały rok. W tym okresie zwrócono uwagę na dziwne obyczaje nowego władcy. Lubił wesołe uczty z muzyką i wesołą rozmowę zamiast w kamiennym milczeniu spożywanych biesiad. Nie przestrzegał postów, niechętnie podporządkowywał się surowym regułom dworskiej etykiety. Nie bił pokłonów przed świętymi ikonami. Lubił samotne wypady jeździeckie bez żadnej asysty. Czaprak jego konia nie był sadzony drogimi kamieniami, ani szczególnie bogaty. Lubił też towarzystwo Polaków i zamierzał na wzór niektórych polskich instytucji i urzędów takowe w swoim państwie ustanowić. Był też tak pewny własnej popularności i poparcia ludu, że nie uwierzył Jerzemu Mniszchowi, który zwracał mu uwagę na spisek przygotowywany przez Wasyla Szujskiego, zmierzającego tą drogą do tronu. Beztroska kosztowała go życie. Jerzy Mniszek miał dobre informacje. W domu Wasyla Szujskiego knowano zamach na cara. Dnia 17 maja 1606 roku car zginął, a wraz z nim śmierć poniosło wielu Polaków. Stało się to niemal dokładnie w 15 lat po zabójstwie w Ugliczu. Spiskowcy rzucili hasło obrony cara przed Polakami, których część obecna była w Moskwie od wkroczenia tam Dymitra, a część przybyła niedawno w orszaku Maryny Miszchówny, koronowanej przed kilkoma dniami na carową. Było ich dużo. Łatwo było ich spotkać w mieście, skierować oskarżenie przeciwko nim także nie było trudno, ponieważ swym butnym zachowaniem budzili niechęć. Wcześniej jeszcze kursowały po stolicy pogłoski, jakoby ci cudzoziemcy gotowali jakiś przewrót, którego ofiarą miał paść car. Wasyl Szujski w przemówieniu do moskiewskiego ludu na Placu Czerwonym ogłosił zebranym, że zamordowany nie był carewiczem, ponieważ tamtego pochował w Ugliczu, a więc car nie był carem, bo przywłaszczył sobie tylko czapkę monomacha. Był mnichem Griszką, którego król polski zamierzał wykorzystać do wytępienia prawosławia i objęcia panowania nad Moskwą. Kilkanaście dni po śmierci Dymitra bojarze rozgłosili, że samozwaniec był tyranem i rozpustnikiem i chciał Polsce odstąpić Smoleńsk, a mniszchom oddać Psków i Nowogród, że zamierzał wymordować bojarów i dopuścić je innych wielkich zbrodni. Tymczasem nadchodziły wieści, że przy grobie carewicza Dymitra zamordowanego w Ugliczu dzieją się cuda. Chorzy odzyskiwali zdrowie, kalecy wlokący się dotychczas o kulach odzyskiwali władzę w nogach. Na rozkaz Wasyla Szujskiego zarządzono ekshumacją zwłok. Obecni przy niej ujrzeli doskonale zachowane ciało, na którym spoczywały, co podkreślano, orzeszki, które jakoby miały przy sobie w chwili śmierci, a o których nikt przedtem nie wspomniał. Nietknięty zniszczeniem był także kaftan, naszyjnik perłowy i chusteczka złotem przetykana, którą dzierżył w lewej ręce.
Wszystko jakby wczoraj do trumny włożone. Cud. Zakonnica Marfa Ongicarowa Maria, matka Dymitra, rozpoznała w nim syna. Szujski zaś w pismach rozesłanych po kraju wyjaśniał, że carewicz bawił się orzeszkami na chwilę przed śmiercią. Więc czym właściwie? Orzeszkami czy swajką? I włożono mu je do trumny, ponieważ przesiąkły jego krwią. Znaleźli się jednakże wrogowie Szujskiego, którzy głosili, że do Moskwy nie przywieziono zwłok carewicza Dymitra, lecz niejakiego Romuszka, zabitego kilka dni przed esumacją, syna pewnego strzelca i dlatego ciało wyglądało na znakomicie zachowane. Ci zaś, co przychodzili do grobu po uzdrowienie, zostali opłaceni za zgrabne, symulowane kalectwa.